Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiaj będziemy mówić o zapowiedzianych przypadkach z całego świata inwestycji zintegrowanych. Przypominam, że jest to podróż przygodowa, więc proszę o oglądanie od pierwszego odcinka. Sporo rzeczy w tym odcinku już nie będzie powtarzanych, a były definiowane w poprzednich. I również przypominam, że reguły domowe były przedstawione już w pierwszych odcinkach, w związku z tym możemy właściwie już dalej zaczynać. A więc studium przypadków. Dzisiaj się zajmiemy jednym przypadkiem. Te vlogi będą rozbite, te studia przypadków będą rozbite na co najmniej trzy części. Myślę, że zostanę przy trzech częściach. W dzisiejszym będziemy się zajmować projektem europejskim, którego inwestorem była organizacja British Airports Authority. To jest inwestor, on się teraz inaczej już nazywa. On został sprywatyzowany w 1986 roku. Dlaczego prywatyzacja był chyba początek 87, ale bazą był tak zwany Airports Act, który został zainicjowany przez premier baronową Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. W 2006 ten operator i inwestor został zakupiony przez hiszpańską firmę Ferrovial i w związku z tym, że no, to już była wielka, to jest w ogóle największy operator lotnisk na świecie i w którymś tam momencie doszli do wniosku, że no, jednak tego jest za dużo. W związku z tym w 2009 roku sprzedano pozostałe lotniska, to są głównie lotniska londyńskie, czyli Stansted i który tam jeszcze jest, Gatwick. Sprzedano to, został sam Heathrow i logicznie od 2012 roku zmieniono nazwę operatora na Heathrow Airport Holdings. To tyle wstępu. Jeśli chodzi o samą inwestycję, to była rozbudowa Heathrow o terminal, lotniska Heathrow o terminal 5, tak zwany T5. Pozwolenie na budowę otrzymano w listopadzie 2001 roku, natomiast sama budowa ciągnęła się od września 2002 do marca 2008. To był jeden z głównych projektów w Europie pierwszej dekady XXI wieku. Największy wolno stojący budynek w Wielkiej Brytanii i być może w Europie. I dzisiaj go rozbierzemy na części. Ale najpierw jedna dygresja. Przedstawiałem w poprzednim vlogu raporty brytyjskie na temat prób uzdrawiania brytyjskiej gospodarki, brytyjskiego budownictwa. Były to dwa raporty. Pierwszy Michaela Latama, o ile pamiętacie, 1994 rok. W 1998 roku był taki podsumowujący raport Sir Johna Egana. Tutaj mamy go na zdjęciu. Natomiast powstał 4 lata potem, powstał jeszcze jeden raport, który to był rok 2002 i stworzyła go komisja, ale inna już komisja, to nie było Task Force, tylko to było tak zwane Strategic Forum for Construction. Szefem był Sir John Egan i tu mamy członków tego forum i to było, to jest taka kontynuowana troska o stan brytyjskiego budownictwa. Także widzimy, że podejście Brytyjczyków jest tutaj konsekwentne od no, prawie 30 lat. I jako motto przyjęto do tego opracowania, motto takiego pisarza i filozofa brytyjskiego Johna Ruskina, użył w XIX wieku. Motto to jest jego wypowiedź z 1860 roku. Ja ją przeczytam od razu Wam też. Niemądrze jest płacić za dużo, a jeszcze gorsze jest płacić za mało. Jeśli płacisz za dużo, tracisz trochę pieniędzy, to wszystko. Jeśli płacisz za mało, czasem tracisz wszystko, bo rzecz, którą kupiłeś, nie jest w stanie wykonać tego, do czego została zakupiona. Zwyczajowe prawo równowagi biznesowej zabrania płacenia mało, otrzymywania wiele. Tego się nie da osiągnąć. Jeśli masz do czynienia z najtańszym oferentem, warto coś dodać do ryzyka, jakie podejmujesz. Bo jeśli to zrobisz, to będziesz miał wystarczająco na zapłatę na coś lepszego. Także bardzo zdroworozsądkowe podejście. I tutaj mam jeszcze od razu kilka takich cytatów, które zostały zamieszczone w tym raporcie, ale pochodzą od innych podmiotów niż członkowie forum.
A więc mamy tutaj Highways Agency, czyli Agencja Autostrad w Wielkiej Brytanii. Udana realizacja wizji będzie wymagać czegoś więcej niż integracja procesu dostawy. Ona będzie wymagać długoterminowych układów partnerskich, pomiarów wydajności, ciągłego doskonalenia oraz uczciwego wynagrodzenia dla wszystkich uczestników łańcucha dostawy. No nic dodać, nic ująć. Dalej, Institution of Civil Engineers, czyli instytucja inżynierów budowlanych w Wielkiej Brytanii. Projektanci muszą włączyć wykonawców, podwykonawców oraz głównych producentów tak szybko jak możliwe. Aby zinterpretować wymagania funkcjonalne, istotne jest dla projektantów, włączając oczywiście podwykonawców i kluczowych producentów, być jak najbliżej klienta. Wielu wykonawców to uniemożliwia, a to się musi zmienić. Gdy obiekt jest już w ten sposób zaprojektowany, korzyści, jakie mogły być zaoferowane przez tych specjalistów, giną po drodze. Kolejna rozsądna wypowiedź znowu pochodzi z Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt, tam było kilka projektów powiązanych. Między innymi, a właściwie wiązała je w jedną całość, jedna osoba. Właśnie Sir John Egan. Dlatego, że on był przez prawie 10 lat, był szefem, był dyrektorem zarządzającym BAA, jak tutaj widzimy, od 1990 albo 91, w różnych opracowaniach są różne daty, do 1999. Natomiast był wcześniej taki projekt dla Heathrow, tak zwany Express Rail, czyli ekspresowa kolej. Trzy osoby, które były w zespole BAA dla Terminal 5. One wcześniej były zatrudnione, właśnie zaangażowane jako pracownicy firmy inżynierskiej ARUB w tym projekcie Express Rail. To była wartość 600 milionów funtów. W ramach takiego trochę zmodernizowanego, ponoszącego ryzyko i kolokowanego, czyli w jednym miejscu usytuowanego, zintegrowanego zespołu, który pracował na bazie takiego kontraktu otwartego, takiego transparentnego, tzw. open book. Natomiast oni pracowali jeszcze wcześniej na innym projekcie. To był projekt badawczy, obiektu badawczego dla firmy Glaxo. Glaxo później się zmieniła nazwę na GSK. Też w Wielkiej Brytanii, w Stevenage. I to był projekt, który był ponad dwa razy większy. I ten projekt w 1990 roku był grubo ponad budżetem, więc żeby uratować inwestycję, która była bardzo zagrożona, wniesiono kolokację, wniesiono integrację i transparencję poprzez zatrudnienie specjalistów ze Stanów, którzy mieli doświadczenie w projektach obiektów dla przemysłu rafineryjnego. Bo ci ludzie wiedzieli, że duże koszty przestojów oznaczają tylko to, że wykonawcy nie są w stanie zapewnić gwarancji terminowości kosztów i niezawodności. I również dlatego takie firmy jak BP, Shell, Exxon czy Chevron, one zawsze przyjmują pełną odpowiedzialność za ryzyka, ale jednocześnie aktywnie uczestnicząc w całym procesie inwestycyjnym. No i wszystko tak się jakby ciągnęło, aż w październiku 1994 zawalił się jeden z tuneli na trasie Express Rail. I wtedy, jak już widzimy, John Egan był wtedy szefem i BAA na bazie tych poprzednich doświadczeń zrezygnowało kompletnie z pociągnięcia do odpowiedzialności wykonawcy. To był Balfour Beatty, wielka firma, i przejęło całą odpowiedzialność za wydarzenie na siebie. Pracowali jako partner z całym zespołem, żeby wypracować rozwiązania, efektywne rozwiązania. I przez te prace i przez rezygnację z pociągania wszystkich do odpowiedzialności, wysiłki odbudowy tunelu i zakończenia projektu zakończyły się sukcesem, bo mimo tego, że mieli opóźnienie prawie ponad 2 lata, oddano ten projekt w czerwcu 1998 roku, tak jak zaplanowano. A więc BAA wyciągało po kolei wnioski ze wszystkich poprzednich doświadczeń. I w takim raporcie, który został, to jest właściwie taka praca fińska, której pięknie zreasumowano właściwie to nastawienie, jakie BAA wtedy miało. John Egan, jego nastawienie i właściwie konkluzja z tych wszystkich poprzednich
wydarzeń było to, że duże projekty, one nigdy nie są czymś wyjątkowym, zawsze mają jakieś swoje cechy, które są wspólne dla wszystkich projektów. I te cechy postanowił standaryzować i uczynić reprodukowalnymi. A więc w tym celu również zastosowano tak zwane kamienie milowe, różne bramki etapów i zapisano to w postaci takiego podręcznika, wewnętrznego podręcznika, który no, dla Terminal 5 nazywał się T5 Handbook, czyli taki podręcznik wewnętrzny. Również inne przygotowania, no, to była ponieważ to była największa inwestycja BA do tej pory. W związku z tym no, przygotowania były bardzo staranne. Zainicjowano taki nowy proces organizacji projektów, który się nazywał Continuous Improvement Project Process, czyli CIPP. Zainicjowano to już w 1995 roku. I jego celem była chęć ustanowienia takiej metody najlepszych praktyk dla efektywnych i opłacalnych projektów o wartości ponad 250 tysięcy funtów. Na początku to było dla projektów kapitałowych, czyli finansowanych z własnych zasobów, dla zakresu powiedzmy 4 do 20 milionów funtów. Czyli to był zestaw standaryzowanych i powtarzalnych w sekwencjach różnych czasowych zadań, kamieni milowych na wzór dopasowywanych klocków Lego. To właśnie klocki Lego to był taki dobry punkt wyjścia tam. Użyte zostały standaryzowane projekty, na przykład biur i parkingów i różne modularne elementy w celu powtarzalności w przyszłości na zasadzie zaprojektuj raz, a wykonaj wielokrotnie. No i ten program SIP również definiował główne polityki i zasady, tak jak na przykład bezpieczne projekty, spójny, płynny proces, standardy projektowe, standardowe komponenty i różne wzorce porozumień, które miały być szablonami dla przyszłych projektów. Czyli te ustandaryzowane różne dane, które zainicjował John Egan, zapisano to jako T5 Handbook, a w 1996 roku to już było sprecyzowane, natomiast to była podstawa tego nowego kontraktu, o którym za chwilkę. Również wprowadzono takie metody, jak na przykład Framework Agreements, czyli taka wybrana metoda pracy z wybranymi dostawcami wszystkich poziomów na długoterminowej bazie. Ustalono tę bazę na 5 lat. W celu ciągłego uczenia się i ciągłego doskonalenia dla obopólnej korzyści. Czyli to jest taka współpraca, która pozwala poznać się lepiej i ustalić, jakby usystematyzować pewne reguły gry i pewną taką pracę na przyszłość. Natomiast później zainicjowano taki program Integrated Teamworking w 1994 roku. To była koncepcja zintegrowanych zespołów. To były też wzięte z doświadczenia z tego projektu dla Glaxo. Silne przywództwo, prostota i otwartość. I były trzy części w każdym zespole, a więc część inwestora, projektantów i wykonawcy. I koszty zwrotne były względem celów, open book i kolokacja. Natomiast tutaj był pewien opór, dlatego że okazało się, że pracownicy zaczęli się bardziej integrować z projektem niż z macierzystymi firmami. To był taki lekki opór tych macierzystych firm, które widziały, że jakby tracą tych pracowników. Zaczęły powątpiewać w to, że pracownicy będą działać w interesie tych macierzystych firm. Kolejna modyfikacja tego Framework Agreements to był Capability-Led Approaches. To zostało wypracowane, ale już dla Terminal 5. I również zwiększono okres tego docierania się kontrahentów do 10 lat. A więc wprowadzono również zewnętrzne benchmarkingi. Również to wszystko miało za zadanie zwiększenie wydajności wszystkich i również takie kontynuowane doskonalenie, ciągłe doskonalenie. Również to zastosowano dla pracowników BAA, to było ich tam 400 do 500, czyli takie wewnętrzne jakby. Ja nawet nie chcę pytać, jakie procedury
będą zastosowane na naszym CPK, który jest właściwie porównywalny, jeśli chodzi o inwestycje. No i również wprowadzono risk assessment, czyli badanie ryzyk, ponieważ tego się nie dało przewidzieć, zresztą badanie ryzyk jest praktycznie obecne na każdej budowie, ale ponieważ tutaj ludzie z BA doszli do wniosku, że tego się nie dało wszystkiego przewidzieć, w związku z tym potrzebne były nowe reguły gry. Sam projekt, mamy tutaj schemat całego Heathrow. Terminal 5 obejmuje ten czerwony zakres. Tutaj mamy ten największy budynek, to jest jego przekrój. Ponieważ no, on był wysoki, no, 40 prawie metrów, w związku z tym potrzebna była nowa wieża, którą zmodyfikowano. To była właściwie rozbudowa takiej istniejącej wieży. Nowa wieża, która widzimy tutaj, jest na skraju terminala 3. Heathrow Terminal 5. Jaka jest jego charakterystyka? Więc mamy tutaj obszar 260 hektarów, 360 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Koszt to był 4,3 miliarda funtów. To był jeden budynek terminalu plus jeden budynek satelitarny. Za chwilkę pokażę Wam schemat. I dodatkowo drugi budynek satelitarny był z terminem oddania do użytkowania 3 lata później, no prawie 3 lata później, w 2011 roku. Ten pierwszy, ten główny terminal, o którym dzisiaj mówimy, ta pierwsza faza, to było przygotowanie stanowisk dla 60 samolotów, hotel na 600 łóżek, parking na 4000 miejsc. Również były zmiany kory dwóch rzek, 13-kilometrowy tunel, cała infrastruktura oczywiście, formuła to była wybuduj, czyli no nieoptymalna, ale mimo tego wyciągnięto z tego najlepsze, co było możliwe. Projekt był tworzony od 1989 roku. W sumie w szczytowych momentach brało w budowie udział do 60 tysięcy ludzi, którzy wypracowali 100 milionów roboczogodzin. Celem tej rozbudowy było umożliwienie transportu 30 milionów pasażerów rocznie, natomiast stan z roku 2020 był 32 miliony. W tej chwili chyba nawet jest więcej. I firma, właściwie, no, trzeba powiedzieć firma, bo to był prywatny inwestor i operator, którego głównym klientem jest British Airways, czyli ten najemca. Ponieważ była to firma prywatna i na dodatek budżet Terminal 5 no, prawie dorównywał wartości netto tej firmy, więc założenie było takie, że porażka jest wykluczona. To było po prostu nie do pomyślenia, żeby to się nie mogło udać. Więc zlecono studium w ciągu 2 lat było zlecone studium wszystkich brytyjskich inwestycji o podobnej skali, budżecie i funkcji i budżecie powyżej 1 miliarda funtów z poprzednich 10 lat i z kolei każdego projektu międzynarodowego lotniska z poprzednich 15 lat. To było ich 12. I wyciągnięto różne wnioski z tego studium. O nich również za chwilkę. Natomiast sama budowa, realizacja trwała od 2002 do 2008. To było 60 wielkich zintegrowanych projektów, 147 podprojektów i wszystko rozbite na 1500 tak zwanych pakietów roboczych. Jakie były konkluzje w sprawie tego studium? Były jako konsekwencja, oczywiście to stała się kompletnie inna procedura, została zaproponowana kompletnie inna procedura wykonania tej całej inwestycji, dlatego że prognozowano według tego studium i według, no, materiału było cała masa, BA prognozowano, że w przypadku tradycyjnych procedur, czyli tego, co się działo wszędzie, to ten koszt byłby 80% więcej niż dopuszczalny. Termin realizacji byłby pewnie 2 lata później,
i kilka wypadków śmiertelnych. Było tam kilka opracowań, inne opracowanie mówiło o 70%, inne znowu o 1 miliardzie, czyli już tak konkretnie. Terminy 2 do 3 lat. No i tam wyszczególniono, że 12 przypadków śmiertelnych. Nie wiem, jak oni do tego doszli, no ale powiedzmy. I teraz najważniejsze dwie konkluzje z tego studium to były takie, że BAA doszło do tego, dlaczego wielkie megaprojekty się nie udają. I pierwsza konkluzja to była taka, że nie ma kooperacji między uczestnikami i partnerami inwestycji. Właściwie no, uczestnikami, bo jakby byli partnerzy, to by pracowali ze sobą. Natomiast druga konkluzja to była taka, że była niechęć klienta, czyli inwestora, do przejęcia odpowiedzialności za ryzyka, za wszystkie ryzyka projektu. Również jedną z konkluzji była taka, że wielkie projekty międzynarodowych lotnisk nie są gotowe na czas, dlatego, czyli realizację projektów, dlatego, że w kluczowej fazie projektu słabo funkcjonuje dostarczenie i integracja systemów technologicznych, a przekazanie ryzyk wykonawcom nie skutkuje żadnym zabezpieczeniem dla klienta. To się wiąże głównie z tym, że te projekty się rozciągają w czasie, już później nie ma wystarczająco czasu na testowanie systemów technologicznych. To jest schemat, taki bliższy schemat całej inwestycji. A więc mamy tutaj na niebiesko tę pierwszą fazę. W pierwszej fazie mamy dwa obiekty, a więc ten główny terminal 5, on ma prawie 400 metrów długości, 176 szerokości i 39 wysokości. Tu mamy w konstrukcji 22 dźwigary. Widzimy takie paski, które symbolizują właśnie, w którym miejscu te dźwigary są. 4 kondygnacje, no i 300 tysięcy metrów kwadratowych. Satelitarny budynek 5B, ten obok, on ma 442 metry długości, 42 metry szerokości, 20 wysokości. W sumie jest to 60 miejsc na samoloty. Natomiast ten trzeci, ten drugi budynek satelitarny o nazwie T5C, on miał zostać oddany do użytku na początku 2011 roku, na powierzchni 55 tysięcy metrów kwadratowych. Ten satelitarny drugi ma 60 tysięcy. W sumie dają, powiedzmy, z terminalem 360 tysięcy. Natomiast po prawej stronie mamy tutaj jeszcze lotniskową straż pożarną i na górze cysterny na paliwo. Także tak wygląda ten cały areał. Jakie były konsekwencje tego studium przypadków, tego badania dla samego terminalu? A więc tradycyjny kontrakt nie wchodził w rachubę, bo nigdzie to nie funkcjonowało. To BAA już zdało sobie z tego sprawę i dlatego już nawet tego nie forsowano. Natomiast kolejne konsekwencje to były takie z tych konkluzji, że BAA przejęło wszystkie ryzyka w projekcie. Także było właścicielem wszystkich ryzyk, natomiast odpowiedzialności zostały podzielone z klauzulą tak zwaną no fault, czyli bez obwiniania stron. Także widzimy to samo, co było w Express Rail, gdzie nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności. To samo kontynuowano na T5. Wypracowano nową, kompletnie nową umowę z sygnatariuszami pierwszego szczebla, pierwszego poziomu, tak zwanego first tier. Było ich ponad 60, chociaż w różnych innych opracowaniach mamy nawet do 80. Między innymi właśnie architekci, projektanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy. Architekci, dlatego że inni byli architekci od projektu koncepcyjnego, inni od wykonawczego, także tam było sporo ludzi. Zmieniono reguły gry na partnerskie z sygnatariuszami umowy, czyli z tym pierwszym tier. Zespół inwestycyjny miał funkcjonować jako jedna wirtualna firma. Natomiast do selekcji stosowano zasady, które były w tym, w tym,
w tym porozumieniu, gdzie kontrahenci pracowali z BA przez 10 lat. No oczywiście no nie wszyscy mieli taki długi czas pracy, no ale bazowano właśnie na dobrych relacjach i na doświadczeniach z przeszłości, dlatego że wtedy, kiedy się docierali, to ciągłe doskonalenie pracy podnosiło wydajność tych firm. A więc również konsekwencją tego, że przejęto ryzyka i gwarancje ceny, BA chciało stworzyć taką twórczą atmosferę poszukiwania innowacyjności przez uczestników procesu bez zagrożenia utraty ich zysku i wynagrodzeniem rezultatów poprzez właśnie nagrodzanie takich pojedynczych akcji. I przez to uwolnili ludzki potencjał. To było środowisko, w którym ludzie byli zmotywowani dostarczać wyjątkową jakość. I BA promowało tym samym i motywowało sukces poprzez zogniskowanie na procesach, organizacji i zachowaniu ludzi. W związku z tym było to podejście takie no, typowo kooperacyjne. BA zdecydowało się napisać własny relacyjny kontrakt, który był kompletnie różny od tradycyjnych, które były do tej pory na rynku. To był właściwie taki no, pionierski przykład takiego, chyba pierwszy przykład zastosowania kontraktów kooperacyjnych na tak wielką skalę, na obiekcie na taką, o takiej wielkiej skali. I BA podpisała jedną polisę ubezpieczeniową, która obejmowała wszystkie strony i również wyasygnowano taką pulę zabezpieczającą. O niej też za chwilkę. Kontrakt był zmotywowany na bazie poduszki finansowej, czyli właśnie tej puli. I celem tego kontraktu było zarządzanie przyczynami, celem tego aspektu kontraktu było zarządzanie przyczynami, a nie efektami. I również ze studium jedna z kolejnych konkluzji to było to, że opóźnienie otwarcia lotnisk spowodowało brak integracji systemów w obiektach, czyli te testy, o którym mówiłem, że brakowało zawsze czasu, żeby przetestować wprowadzone rozwiązania. I to był powód tego, że no ta operacja nie funkcjonowała i było to wszystko przeciągane w czasie. Czyli to, co mówiliśmy, te wszystkie opracowania, również kolejną taką motywacją właśnie był raport, o którym mówiłem na początku, raport komisji Johna Egana, który powiedział, że integrated team working is key, czyli zintegrowana praca zespołów jest kluczowa. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, na tytuł tego raportu, Accelerating Change, czyli przyspieszając zmiany. A więc widzimy tutaj słowo zmiana, które jest również kluczowe w tym nowym podejściu BA i w ogóle jako inwestora do inwestycji budowlanej. Sam kontrakt to była relacyjna umowa o nazwie T5 Agreement, czyli no, umowa T5. Ona właśnie bazowała na tym handbooku, który został wcześniej wypracowany i również kontynuowała metodę open book, czyli transparencji finansowej. I Nuno Gill to jest taki profesor na Manchester University. On napisał dwa świetne raporty na temat właśnie Heathrow, Terminal 5. Jeden między innymi właśnie tutaj dla Berkeley i określił to krótko, że to było partnerstwo w japońskim stylu. Miał na myśli oczywiście Lean i Toyota. Jakie są główne cechy tego T5 Agreement, tej umowy T5? Zresztą one później się niedługo i nawet w kolejnym vlogu, bo będziemy mówić o Sutherland, pojawią się w umowie IFOA, o której zresztą była mowa w poprzednim vlogu. A więc tak, ścisła kooperacja stron we wszystkich aspektach projektu, wczesne zintegrowanie członków zespołu. My musimy tutaj jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w odróżnieniu od innych inwestycji publicznych trzeba podkreślić, że BA było firmą prywatną. W związku z tym takie podejście drobiazgowej kontroli kosztów jest tym bardziej tutaj zrozumiałe. Dalej mamy w tym kontrakcie minimalizację konfliktów i roszczeń, a co skutkuje oczywiście przestojami, bo dlatego, że jak się dwie strony kłócą, to nie pracują, przez dokładne raportowanie dla zażegnania ryzyk, ale nie ich przeniesienia.
Czy chodzi o to, że wszyscy pracują, żeby ryzyko usunąć, a nie żeby znaleźć kozła ofiarnego? Gwarancje cen, usunięcie zabezpieczeń ryzyk wykonawców, odejście od zasady najniższej ceny. No to są właściwie takie standardowe cechy umów relacyjnych. Target cost, czyli koszt docelowy, on był propagowany właściwie od 2004 roku. Pula ryzyk wyniosła 100 milionów funtów, pound sterling, ale w różnych opracowaniach one są różne wysokości, także no ja nie gwarantuję, że to jest dokładnie tak. Być może było nawet więcej na straty i podział. I ta pula oczywiście zmniejszała odpowiedzialności, dlatego że te odpowiedzialności jakby były wrzucone, niby te odpowiedzialności były osobne, ale no były wrzucone do jednej takiej puli, z której można było pokryć różne straty. Zastosowano metody BIM, takie jak Single Model Environment, czyli środowisko jednego modelu, jeden model informacji, i również metody Lean, takie jak Value Stream Mapping, Work Structuring, Last Responsible Moment. To o tym powiem za chwilkę. Podział zysków i strat między sygnatariuszy T5 w proporcji 50-50, czyli pierwszy tier, wszyscy ci 60, czy tam ich więcej było, było ich ponad 60, nie wiem, czy nawet 80 doszło, czy nie. W każdym razie dostawali 50%, BA dostawało resztę. I również wprowadzono takie charakterystyczne procesy dla tych. Jeszcze tak krótko, taka uwaga, te 100 milionów funtów to jest mniej więcej 2,38% całej inwestycji. Tak jak mówiłem, że te poduszki finansowe, one na wielkich inwestycjach, zresztą w ogóle na wszystkich inwestycjach wahają się między 2 a 10%. Także to jest ten taki jeden zdolny, no ale inwestycja jest gigantyczna. Różne procesy, które zostały na które projekt, cała inwestycja została podzielona, to jest tak, integracja systemu dla koordynacji projektu, operacji inżynierskich, integracji dostarczenia elementów obiektu, czyli taka odgórna integracja dostawy. Dalej mamy management projektu i programu dla wsparcia zintegrowanego łańcucha dostaw, czyli jak najpłynniejsze dostawy. I technologie cyfrowe dla wsparcia projektu, wykonawstwa, integracji i działań operacyjnych, no to jest oczywiste, czyli BIM i usprawnienie przepływu informacji. Zdalna prefabrykacja, przedmontaż, modularna produkcja, poprawa produktywności, przewidywalności i bezpieczeństwa, no to jest jedna z konsekwencji BIM-u i prototypowania na komputerach. I teraz z kolei z zakresu Lean, logistyka just in time, czyli koordynacja zaopatrzenia w materiały w celu zwiększenia szybkości i aktywności i pozostawieniu jedynie małych buforów. Dlatego, że bufory zwiększają zamęt, zwiększają ilość pracy, tak zwany work in process, czyli tej pracy, która jest akurat wykonywana, i generalnie spowalniają postęp. Także To jest to, co zostało, taki szkielet został opracowany dla T5. No tu mamy rozpisaną całą strategię dla inwestycji, a więc wszystkie jej elementy. Bardzo to jest tutaj fajnie obrazowo przedstawione. I teraz musimy powiedzieć o jednej rzeczy, która była no, praktycznie topowym priorytetem, mianowicie bezpieczeństwo. Głównym celem właściwie BA było dostarczenie jakościowego produktu na czas w ramach budżetu i bezpiecznie, natomiast bezpieczeństwo było szczególnie dokładnie traktowane. To był tak zwany core value, czyli jedna z kluczowych wartości, czyli to nie był jakiś chwyt marketingowy. I to była konsekwencją tego było to, że pracownik czuł się ważny, a nie tylko trybikiem w maszynie. Zaprowadzono tak zwany safety leadership, czyli przywództwo, a nie zarządzanie bezpieczeństwem, z zaangażowaniem inwestora, czy praktycznie wszystkich stron, i szkoleniami. I wszystko to zmieniło później całą kulturę projektu na kulturę współpracy. Ludzie mieli się czuć dumni z tego, że pracowali przy T5.
Regulacje bezpieczeństwa zostały zastosowane przy pomocy zasad Construction Design and Management Regulations. To są takie standardowe brytyjskie z 1994 roku. I one były zapewnione i egzekwowane przez tak zwanego Planning Supervisor, czyli takiego nadzorcę planowania, który był integralnym członkiem zespołu od fazy koncepcyjnej. Natomiast każdy z zespół projektowy nominował jednego z członków jako koordynatora CDM. To się wiązało również ze zmianą statusu tego CDM, które w 2007 otrzymało nową formę i już nie było tego Planning Supervisor, tylko było Coordinator. Co również, ten podział i ta asygnacja tych poszczególnych członków zespołów zachęciło zespoły do samozarządzania w sprawie obligacji CDM. Stworzono przy okazji tak zwaną czerwoną listę produktów i procesów, które były szkodliwe dla ludzi i środowiska. I również montaż elementów prefabrykacji był sprawdzany poza środowiskiem produkcyjnym dla nauki i testowania. Dla zasad bezpieczeństwa włączono również Health and Safety Executive. To jest taka narodowa organizacja regulująca przepisy zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Oni zaakceptowali również tę rozproszoną odpowiedzialność, która była ideą i zaproponowana przez BAA. Za bezpieczeństwo był odpowiedzialny każdy menedżer pracy dla większego elementu pracy, co ułatwiło definicję ról. I pierwsze zadanie, które trwało kilka miesięcy, to było ułożenie dedykowanego planu zdrowia i bezpieczeństwa plus identyfikacja głównych ryzyk. Zdefiniowano drugi budynek, ten 5B, ten satelitarny, jako test, tam pracowało około 400 osób, jako test dla tak zwanego occupational health, czyli zdrowia tych, którzy tam się znajdują. I również podczas tego testu miał być w ogóle 1 milion godzin bez wypadków. Osiągnięto tam 2 miliony, a w sumie w całym T5 osiągnięto 3 takie pakiety miliona godzin bez żadnego wypadku. Nie mówię o jakichś wypadkach śmiertelnych, bo tych było 2. Natomiast mówię w ogóle o jakichkolwiek kontuzjach. 2 wypadki śmiertelne to były, jeden to był 27-letni pracownik, który spadł 17 metrów w dół z takiej platformy, gdzie się jakiś bolec obluzował i ta platforma runęła w dół. Natomiast drugi wypadek to był 45-letni inżynier, który został zmiażdżony przez przeciwwagę windy, która została uruchomiona przez jego kolegę. I dla tych dwóch przypadków, tam były pewne roszczenia, to był Schindler bodajże, i oni tam zostali pociągnięci do odpowiedzialności, ale w ramach oczywiście tych ustaleń, które były na samym początku. Również wprowadzono wspólnie opracowany program bez wypadków i kontuzji, który miał już swoją nazwę IIF, czyli Incident and Injury Free, dla zapewnienia najwyższego możliwego bezpieczeństwa, mimo tego, że fluktuacja pracowników było 1000 nowych pracowników każdego miesiąca. I również te cele zostały powtórzone, zostały jako wzorcowe, przyjęte jako wzorcowe później dla całego projektu Olimpiady w 2012 roku. Teraz trochę bliżej o tym, co się działo w Lean Construction Digital. A więc najwcześniejsza aplikacja Last Planner System, który widzimy za chwilkę, będziemy o nim trochę więcej mówić, wystąpiła w BAA na projekcie Heathrow T4, czyli tego terminalu 4, Coaching Gate i Arrival Phase, część druga. To był rok 99, a na T5 było od 2001 roku. To przeszło potem w opracowany w 2003 przez tak zwany Building Research Establishment i rekomendowany również przez Johna Eagana tak zwany Construction Lean Improvement Program, czyli CLIP, w którym praktyki kooperacyjne nazwano CP, Collaborative Planning, z elementami Last Planner System. To były pierwsze praktycznie takie koty za płoty, jeśli chodzi o Lean. Na wielkim projekcie w Wielkiej Brytanii dokonano 27 analiz, 27 takich różnych projektowych analiz, i to stało się pewnym takim
materiałem do dalszej implementacji. Natomiast jeśli chodzi o samo Lean na T5, to było tak. Zaczęto praktycznie od Value Stream Mapping, czyli zastosowano jako strategię front-end, która redukowała późniejsze niepewności i zmienność, czyli ten rozpisanie wszystkich kroków procesu na samym początku. Następnie podzielone na te pakiety robocze, o których mówiliśmy, 1500 pakietów roboczych, czyli tak zwany work structuring. O tym wszystkim mówiliśmy w poprzednich vlogach, także ja już nie będę powtarzał. Dla szybszej rotacji branż w miejscach pracy i szybszego wychwytywania błędów. No bo wiadomo, jak mamy pewien obszar wielki podzielony na małe kawałki, to wiemy, że jeżeli firma coś tam skopie w jednym kawałku, to nie musimy czekać, aż ona wykona całe piętro na przykład. Dalej mamy last responsible moment, czyli odkładanie decyzji w celu wyboru najlepszych, najbardziej dojrzałych rozwiązań projektowych. O tym też mówiliśmy, czy to jest set-based design. Flow, czyli płynny przepływ dla regularnego, niezakłóconego rytmu pracy. Później taka kombinacja pull, czyli system sący, czyli praca tylko dla kolejnego kroku w procesie, żadnych zakupów hurtem ani na zapas, karty Kanban, czyli te karty, które sygnalizują, ile danego materiału czy danego ekwipunku znajduje się jeszcze na miejscu, i just in time, czyli tylko na określone zapotrzebowanie odgórne robimy cokolwiek. Last Planner System został wprowadzony dla dokładnych harmonogramów rozplanowania pakietów roboczych we wszystkich fazach realizacji inwestycji. Na samym początku było to takie dość rudymentarne, ale później to usprawniono. I również wprowadzono taką metodę, która się nazywa First Run Studies, czyli takie pierwsze rozruchy to na kilka tygodni przed wykonaniem, bo my jeżeli mamy ten harmonogram Last Planner, to wiemy, kiedy, które zadanie będzie wykonywane dokładnie. I na kilka tygodni przed wykonaniem tych zadań działano na bazie testów, czyli wykonywano różne prototypy obiektów, działań, próbny rozruch prac montażowych, testowano rozwiązania technologiczne, na ogół w hermetycznym środowisku, czyli gdzieś tam pod dachem, a nie powiedzmy już na tym środowisku produkcyjnym. Także to były elementy Lean. Natomiast procedura i rezultaty, no co my tu mamy? No przede wszystkim zbudowano zaufanie i uwolniono uczestników od reguł kontraktowych. I to dało sukces, dlatego że ludzie byli zmotywowani. Transparencję budowano według raportów jakieś 1,5 do 2 lat. Zespół był informowany o wszystkim, czyli ta transparencja również pomogła, transparencja proceduralna i finansowa pomogła również zbudować zaufanie. Kolokacja całego zespołu, jego części odbywała się w Big Room. To oczywiście budowało poczucie przynależności do przedsięwzięcia, czyli to te dumę z tego, że jest się częścią tego wielkiego projektu. Zespoły były tworzone nie według branż, ale według produktów dla klienta, czyli zadaniowo. I według zasad tego Integrated Team Working, o którym mówiłem, że tam firmy się burzyły, że pracownicy się nie identyfikują już z nimi. Każdy z pracowników na T5 otrzymał adres mailowy T5.co.uk, niezależnie dla kogo pracował. I praktyka nagradzania dobrej pracy była bardzo, bardzo powszechna. A więc założenie kontraktowym z puli finansowej to było, ale również indywidualnie asygnowano takie drobne, znaczy nawet nie drobne, no różne takie wysokości wynagrodzeń, powiedzmy od 20. Było to tak z doświadczenia tych raporterów było od 25 do 5 tysięcy funtów i to było takie właściwie wynagradzanie uczestników za wyjątkową pracę albo za cenne inicjatywy. Więc realizacja kluczowych kamieni milowych była też takim punktem, w którym można było otrzymać pewną nagrodę. I również osiąganie głównych celów fazy operacyjnej też było honorowane różnymi nagrodami pieniężnymi, ale chociaż nie tylko, bo tam były różne karty, bony jakieś, bilety jakieś cenne na jakieś koncerty, na jakieś eventy. Również wprowadzono tak zwany snagging system,
czyli proces inspekcji dla rejestracji i kompilacji błędów i uchybień w celu ich usunięcia przez odpowiedzialne podmioty. I to musiało się wiązać z bardzo dokładnym raportowaniem. I to była również inicjatywa BAA, czyli ten snagging system. On się właściwie zakończył takim wielopiętrowym systemem monitorowania i raportowania. I również wprowadzono taką innowację, która się nazywa zespoły spadochronowe, czyli parachute teams. One były finansowane z kontraktu, tak jak również i operacyjna baza danych była sfinansowana z kontraktu. To były zespoły tworzone dla wspomagania przyjętej metodyki dostawców i podwykonawców, którzy nie nadążali za postępem inwestycji. To jest trochę podobne do tego, jak rząd brytyjski stworzył GSL, czyli Government Soft Landings, dla implementacji BIM w Wielkiej Brytanii. Także, jak widzimy, jest to tak kompleksowa praca, wszystkie aspekty zostały praktycznie zaadresowane i do każdego z nich mamy wyraźny postęp, dla każdego z nich obserwujemy wyraźny postęp. Kontrakt również zawierał szkolenia z zagospodarowaniem 2% czasu uczestników inwestycji. No jeżeli teraz pomyślimy, że tam było 100 milionów godzin pracy, to możemy sobie wyobrazić, ile tych szkoleń tam było przeprowadzonych. Rezultatem przyjętej metody procedowania, czyli leadership, czyli prowadzenia, a nie zarządzania, również przy okazji zebrano wiarygodne dane dla kolejnych projektów. To była bardzo cenna lekcja. Rezultatem było otwarcie inwestycji na 3 dni przed terminem w nieprzekroczonym budżecie 4,3 miliarda. Także, no, o czym my tu mówimy w ogóle? Natomiast faktem jest, że operacje, czyli rozruch lotniska, to była mała katastrofa. Dlatego, że w 5 pierwszych dni kosztowało inwestora 31 milionów już dolarów, w przeliczeniu na dolary. Zawieruszono 20 tysięcy sztuk bagażu, no i musiano odwołać jakieś 500 lotów. Norma wróciła dopiero po 12 dniach. No ale te pierwsze dni to była katastrofa. Teraz mamy tutaj parę takich konkluzji. Pierwsza wypowiedź to jest główny radca BAA, Fiona Hammond. Ona powiedziała tak: jeden ze sposobów zarządzania naszym ryzykiem był poprzez zintegrowane łańcuchy dostaw. Nie możesz mieć naprawdę zintegrowanego zespołu, jeśli nie pracuje on w ramach tego samego punktu odniesienia. To farsa myśleć, że możesz mieć zintegrowany zespół, gdy każdy w nim ma różne oczekiwania ekonomiczne, cele i punkty odniesienia. Kolejna jej wypowiedź to taka: pomysł budowania infrastruktury wartej 4 miliardy funtów w ciągu 4-5 lat bez bycia zmuszonym w kółko ją poprawiać jest pozbawiony sensu. Dlatego też musimy zarządzać zmianą i jak najlepiej ją minimalizować. Nie będziemy w stanie zrobić tego od razu. Musimy być realistyczni. Zmiana jest częścią życia. Raport, który został zrobiony, między innymi właśnie Fiona Hammond była jedną z autorek tego raportu. To już taki był obszerniejszy raport, czy obszerniejszy, no miał kilka stron, ale był bardzo treściwy. I w nim zawarto taką konkluzję. Idea, że ryzyko może być przeniesione na dowolnego dostawcy, jest bezsensowna. W tym kontekście oczekiwanie od dostawcy wyceny ryzyka jest także komercyjnie bez znaczenia i nie będzie reprezentować żadnej wartości za nakłady finansowe, tak jak niemożliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności indywidualnego dostawcy. Ustalenia kontraktowe, znaczy jest możliwe, no ale do czego to prowadzi? No to po prostu to jest bez sensu. Ustalenia kontraktowe projektu TFI były zgodne z filozofią BAA ustalania na projektach programu ubezpieczeń kontrolowanego przez zamawiającego. Takie podejście w odróżnieniu od programu ubezpieczeniowego kontrolowanego przez wykonawcę przynosi kilka korzyści. Po pierwsze oszczędność, po drugie spójność i gwarancję pokrycia, po trzecie kontrolę nad pokryciem i roszczeniami, własność relacji z ubezpieczycielami, łatwość zarządzania i możliwość integracji z zabezpieczeniami operacyjnymi. I taka już jakby konkluzja. Znowu wypowiedź Fiony Hammond.
Nie możemy obciążać kontrahentów ryzykiem, cisnąć ceny w dół i narzekać, że kosztuje to nas więcej niż zakładaliśmy. To fundamentalnie nieuczciwe, ekonomicznie analfabetyczne. Także mocne podsumowanie. To, co my tu widzimy, to jest taki w skrócie i tak głównie rozpisane tak bardzo wizualnie, w jaki sposób ta 6-letnia inwestycja trwała, to nawet mamy wcześniej, dlatego że planowanie było wcześniej, planowanie było od 1986, potem mieliśmy fazę przedprojektu i potem już te 6 lat samej budowy. Natomiast no, interesujący jest ten trójkąt na dole. On pokazuje, że to nie było takie zwykłe zarządzanie projektem, tylko to było planowanie produkcji. A to jest kompletnie coś innego. No i taka mała dygresja z finansowania inwestycji właściwie w dowolnej gałęzi gospodarki. Widać, jak mądrym posunięciem było prywatyzacja największego na świecie operatora lotnisk przez Margaret Thatcher. No to, co tutaj mamy, to są inwestycje publiczne w Polsce, przy czym czasami jedynka z dwójką się zamieniają. No, ciekaw jestem, czy faktycznie przyszli pracodawcy, to będą tylko rządy i korporacje, zobaczymy. A już nawet obawiam się snuć jakiekolwiek porównania z Heathrow Terminal 5 z CPK. Natomiast winien Wam jeszcze jestem taki update. W vlogu numer 7 przedstawiałem taki pomnik, który stoi sobie postawiony w 1988 roku w hrabstwie Elbert w Georgia, uznawany za monument globalistów. Otóż 7 lipca tego roku o godzinie 3 nad ranem ten pomnik został wysadzony w powietrze. No jak taka lekcja fizyki, druga zasada dynamiki Newtona mówi, że każdej akcji towarzyszy taka sama reakcja, taka sama doza reakcji skierowana w drugą stronę. No, może mieć inny punkt przyłożenia. Ale widzimy, że no, sprawcy nie znaleziono. No, to jest, tak mówi, znane polskie przysłowie. Cygan ukradł, a w sobotę mu łeb ucięli. Także no, to trochę inaczej to wygląda. No nic, to jest już wszystko na dzisiaj. Sporo tego było, natomiast w kolejnym vlogu opowiem Wam, no oczywiście, o drugiej części tych studiów przypadków. Także bądźcie zdrowi, do następnego razu.